Z Ewangelii według świętego Mateusza. Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela, a jednak najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest od niego większy. Jezus mówi o proporcjach, ludzie więksi i mniejsi. Największy na ziemi nie może się porównać z tym, który już jest w niebie. Dlaczego? Dlatego, że w niebie osiągniemy pełnię naszego człowieczeństwa. Nawet Jan Chrzciciel, który był święty, który był pokutnikiem, który był ascetą, z pewnością dźwigał na sobie jarzmo grzechu. Z pewnością był niedoskonały, bo świętość na pewno nie polega na doskonałości, bezgrzeszności, na tym, że do niczego się nie można przyczepić. Dlatego Jan, jako człowiek i grzesznik, jest mniejszy od tych, którzy w niebie doświadczają już spotkania z absolutem, spotkania z Bogiem, więc są najpiękniejszą wersją siebie, sobą idealnym. Oto dlaczego Jezus chce nam dzisiaj opowiedzieć o proporcjach. Do zobaczenia jutro.